Jak rozwijać samodzielność u dziecka, w jakich sytuacjach pozwolić dokonywać wyborów, o tym w dzisiejszym programie Świat Twojego Dziecka. Myślę, że wszyscy mamy potrzebę samodzielności. Niezależnie od wieku, niezależnie od statusu. Każdy chciałby być samodzielny, czyli w jakiś sposób, w jakimś zakresie niezależny od innych osób. Dzieci mają dokładnie tak samo jak my dorośli, tylko nie od urodzenia wiedzą, że to się nazywa samodzielność i nie zawsze ją dostrzegają. Przychodzi taki moment, kiedy potrzebują zrobić coś same i to bardzo wyraźnie sygnalizują rodzicom. To jest ten moment, kiedy mówią ja sama. To jest ten moment, kiedy mówią, ja sama będę trzymała łyżeczkę, ja sama zjem, ja sama coś założę. I bardzo często i z reguły jest tak, że jeszcze nie potrafią tego zrobić. I to jest pierwszy moment, kiedy możemy pokazać dziecku, czym jest samodzielność, czyli brak zależności od innych osób. Ludzie są nam niezbędni do życia, w ogóle nie ma takiej dyskusji. Nie jesteśmy samotnymi jednostkami, natomiast samotność a samodzielność to są dwie różne rzeczy. Samodzielność, czyli umiejętność dysponowania sobą, zarządzania swoim życiem. Chcemy, żeby nasze dzieci były w dorosłym życiu samodzielne, a niezależne od innych osób. Jeśli tylko możemy, pozwólmy dzieciom decydować o różnych rzeczach. Niech się pobrudzi, niech spróbuje. Nie uda się teraz, uda się następnym razem. Naprawdę, uczmy je popełniać błędy, dlatego że w nasze życie wpisane są błędy. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają jakichś pomyłek w pracy, ale najważniejsze jest to, żeby próbowali, żeby starali się coś robić. Jeśli my wychowamy niesamodzielnego człowieka, niesamodzielne dziecko, to ono będzie oddawało odpowiedzialność za swoje życie innym ludziom. Oczywiście, my jako rodzice wiemy więcej, potrafimy więcej, rozumiemy więcej, mamy większe doświadczenie. Natomiast nie jesteśmy naszym dzieckiem. Dziecko ma takie samo potrzeby jak my. My potrzebujemy być niezależni, dziecko też potrzebuje być niezależne. Nie chodzi tutaj o to, żeby cały czas pozostawać je samym sobie. Jest taka jak gdyby granica. Mały człowiek musi wiedzieć, że w momencie, kiedy sobie z czymś nie poradzi, to my jesteśmy trochę jak cień. Jeśli ty sobie nie poradzisz, ja tu jestem, ja ci pomogę. Natomiast spróbuj sam. Spróbuj, wierzę w ciebie, poradzisz sobie. Jeśli jest dziecko, które ma trudność z zapięciem zamka błyskawicznego w kurtce, bo jego małe rączki nie są w stanie jeszcze włożyć jednej części w drugą, to my po prostu mu pomagamy. Ale nie zasuwajmy do końca tego zamka, ponieważ adekwatnie do każdego wieku są rzeczy, które dziecko potrafi zrobić już samo. Bardzo ważna rzecz. Nie stawiajmy dzieciom za łatwych zadań do wykonania, dlatego, że to działa demotywująco, tak? Ja to potrafię, to w ogóle to jest dla dzieciaka, co ty mi tutaj dajesz, tak? Mama, tam tata, to jest w ogóle, każdy to potrafi zrobić, ale też nie stawiajmy za dużych, tak? Bo to też działa demotywująco i pokazuje, że ja jeszcze nie potrafię, nie umiem, i tak się nie uda. Pokazujmy, że z porażek, z błędów też się różnych rzeczy uczymy. To, że spróbowałeś, spróbowałaś, też mówi nam o tobie, że jesteś na przykład odważną osobą, tak? Bo spróbowałeś tam wejść, chociaż się bałeś. W przypadku dzieci szkolnych bywają takie sytuacje, szczególnie teraz, kiedy mamy pandemię i dzieci uczą się w domu,
kiedy rodzice, obserwując to, jak dzieci odrabiają zadania, mogą się irytować tym, że dziecko za długo siedzi nad lekcjami, że to przecież jest takie proste, że wystarczyłoby, żeby to napisało i to już byłoby wszystko. Albo na przykład dziecko chodzi i prosi o pomoc, twierdzi, że czegoś nie potrafi samo i tak dalej. To są trudne sytuacje. Na wszystkich nas źle się odbija to zdalne nauczanie. Myślę, że warto byłoby tutaj to rozgraniczyć, bo z jednej strony pamiętajmy, że my, a nasze dziecko to dwie różne osoby. My jesteśmy dorośli. To, co dla nas jest proste, dla naszego dziecka wcale nie musi być takie oczywiste i łatwe. Okażmy mu cierpliwość i wytrwałość i wsparcie, może tak, wsparcie w tym, że ono potrzebuje czasu, żeby się czegoś nauczyć. Ono jest dopiero na początku drogi, ono uczy się pisać, uczy się stawiać jakieś kreski, uczy się dodawać. Może ma z czymś trudność i jest to ponad jego możliwości. Wspierajmy, a nie pokazujmy, że coś jest nie tak z dzieckiem, bo już powinno to zrobić. Z drugiej strony nie dajmy się do końca tak wykorzystać, dlatego że dzieci czasami mogą mówić, ja tego nie potrafię, pomóż, zrób za mnie. Nie ukrywam, że spotykam się z takimi sytuacjami, że rodzice wprost się przyznają, że jakieś zadanie zrobili za dziecko. Jest to bardzo takie kontrowersyjne, dlatego że z jednej strony ja rozumiem, że dzieci się po prostu czasami mogą nie wyrabiać teraz w trakcie tej nauki zdalnej, natomiast jaka informacja za tym idzie? Z jednej strony oczywiście wspieram cię, z drugiej strony możesz kogoś poprosić, ktoś za ciebie zrobi. Czyli jak pójdziesz do pracy, to też nie będziesz mógł, to poproś kolegę, powiesz, że to ty zrobiłeś, przypiszesz sobie jego zasługi i go w jakiś sposób wykorzystasz, tak? Dobrze wtedy powiedz dziecku, ja ci pomogę, usiądę z tobą, odrobię z tobą to zadanie, albo pomóc mu zaplanować dzień wtedy, tak? Ułożyć pewnego rodzaju grafik, żeby dziecko wiedziało, że jak nie da sobie rady z czymś, żeby mogło przyjść i poprosić o pomoc, żeby się nie bało, nie wstydziło, ale nie żeby odrabiać za dziecko zadania. Bywają takie sytuacje, kiedy dzieci zaczynają się bawić różnymi rzeczami, zabawkami, nie dokładnie tak, w jaki sposób, do czego są przeznaczone te zabawki. I tutaj wtrąca się do takiej zabawy dorosły. Wtrąca się dorosły i mówi, co ty robisz? Czy ty nie wiesz, do czego służy ta rzecz? Czy ty nie wiesz, do czego służy ta zabawka? Czy nie wiesz, jak się bawić tą zabawką? I w tym momencie odcina dziecko od takiej samodzielnej zabawy, od kreatywności, pomysłowości dziecka, tylko wtłacza je w takie ramy i mówi, przecież to jest ciuchcia, a nie statek kosmiczny. Na takiej zasadzie. Więc tutaj trzeba bardzo delikatnie postępować, dlatego że dzieci po to mają wyobraźnię, żeby jej używać. I to jest świetna rzecz, używanie różnych rzeczy w inny sposób i świetnie rozwija samodzielność i kreatywność. To zresztą też widać w rysunkach. W momencie, kiedy dziecko rysuje i rysuje dziewczynkę z niebieskimi włosami, warto, kiedy mamy wątpliwość, że ono nie rozpoznaje koloru albo niewłaściwie używa tego koloru, można zapytać, czy dziewczynki zwykle mają taki kolor? Nie, ale mi się podoba. Okej, super. Czyli porównujemy, czy dziecko wie, jak wygląda świat rzeczywisty, czy zna kolor i pozwalamy mu być samodzielnym, robić to po swojemu, tak? To jest jego naturalna potrzeba, żeby bawić się i rozwijać w taki sposób, jak mu jego wyobraźnia i potrzeba i myśl poddaje. Tutaj od razu pomyślałam w tym momencie o czymś takim jak ubrania, czyli coś, do czego bardzo przywiązują dużą wagę rodzice. Czyli mamy dziecko, które mówi, ja chcę iść do szkoły, do przedszkola w tej koszulce, w tej bluzeczce. I rodzic się w tym momencie uaktywnia i mówi, o mamo, przecież ta bluzeczka nie pasuje do spodni. Przecież ona nie pasuje do spódniczki. Będzie się ze sobą gryźć. No, jest to pewnego rodzaju problem, dlatego że dziecko chce być samodzielne.
Czym jest ubranie? Ubranie jest pewnego rodzaju manifestacją poglądów, wyobraźni, samopoczucia czasami, tak? Natomiast nie naszego, tylko naszych dzieci. I owszem, no, jeżeli nam się kropki z kratką gryzą, to tylko nam i innym dorosłym, dzieciom niekoniecznie, chyba że je tak wyszkolimy. Natomiast dzieci nie patrzą na to w ten sposób. Nasza rola powinna się ograniczyć do kontrolowania takich sytuacji, kiedy ubranie jest nieadekwatne, dobrane do pory roku czy do pogody. Natomiast nic ponadto. Czyli teraz zresztą mamy taką modę na cudowne skarpetki, która jedna od drugiej się różni, coś przepięknego. Natomiast wcześniej takiej mody nie było i zdarzało się, że dziecko zakłada jedną niebieską, drugą różową, bo ma taką chęć. I teraz pytanie, czym są skarpetki? Skarpetki są ubraniem, które chronią stopy przed chłodem. Niczym mniej, niczym więcej. I to jest tylko i wyłącznie nasza umowa, że one muszą być jednokolorowe na przykład. W rozwoju samodzielności sprzyjają na pewno takie warunki jak poczucie bezpieczeństwa, jakie się daje dziecku. Takie, żeby dziecko wiedziało, że w momencie, kiedy będzie mu ciężko, trudno, to my za dzieckiem stoimy. To mu pomożemy, że ono może zwrócić się do nas z prośbą o pomoc i o wsparcie. A z drugiej strony warunkiem to jest pewnego rodzaju wolność, czyli wycofanie się, nieingerowanie, tak? Zwracanie uwagi na potrzeby dziecka i stawianie ich na równi z naszymi, tak, żeby pamiętać, że my mamy swoje potrzeby, ale dziecko też ma swoje potrzeby. Wsparcie, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa. To już wszystko w dzisiejszym programie Świat Twojego Dziecka. Na kolejny odcinek zapraszamy 26 stycznia.